Zachowywałam się jak zombie, byłam chodzącym zombie bez uczuć, bez emocji, ledwo coś chodziłam. Jak się weźmie za dużo benzo, to po prostu się odcinasz. Robisz rzeczy, no po mm -hmm. prostu blackout. Ona w końcu zauważyła, że kurczę, ja się duszę, więc wyzwała. Y Pogotowie razem z Pogotowiem, oczywiście, zawsze jest policja przy, przy mm -hmm. dawkowywaniu. Robią przeszukanie, tam znaleźli dużo rzeczy, w ogóle nie, nie czujemy strachu, mm -hmm. więc możemy zrobić wszystko. Wolałabym nie czuć tego nigdy, mm -hmm. żeby już nie kusiło po prostu. <mulety> Hej, jestem Estosław, jestem teraz w Monarze Wyszków, gdzie nagrywam dla Was rozmowy z osobami, które zdecydowały się na roczną terapię z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Zanim zaczniemy, chciałem Wam przypomnieć o mojej książce High, którą napisałem razem z Badkiem Przybyszewskim. W tej książce znajdziecie informacje na temat substancji, o ich szkodach, o ich potencjale uzależniającym oraz o tym, czym jest uzależnienie, jak można z nim walczyć. Więc bardzo serdecznie Wam polecam. Książkę znajdziecie na stronie high.alt.pl. A teraz ze mną jest Blanka. Cześć, Blanka. Dzień dobry. Cześć. Bardzo mi miło, że zdecydowałaś się na rozmowę, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami. Zacznijmy od takiego podstawowego pytania, najważniejszego. Jak u ciebie się zaczął w ogóle kontakt z substancjami psychoaktywnymi i jakie to były substancje? Dobra, więc tak naprawdę oprócz alkoholu, to wszystko zaczęło się od poznania pewnej osoby. Znam chłopaka. Jak się później okazało, był uzależniony, ale stwierdziłam, ok. Ja mu pomogę, ja go zmienię i wszystko będzie super pięknie. Ale nie było. Mhm. Na początku to wszystko wydawało mi się trochę śmieszne, bo on cały czas mówił mi, że schodzi, cały czas, bo on był na bardzo wysokich dawkach opiatów. No i często dostawał tak wpadaczki, depresje oddechowe. Jak spotykaliśmy się ze znajomymi, to nie musiałam. Takiego zwłoka przetargać do mieszkania. I w pewnym momencie, jak już było naprawdę źle, i między nami w ogóle wszystko, to powiedziałam: Dobra, spróbuję, bo naprawdę psychika mi siadła, bo mhm. przez rok byliśmy razem i ja byłam trzeźwa. Później on powiedział, że może mi pomóc. I zaczęło się w sumie od benzo. Mhm. Mhm. I, jak, I co ci dało to benzo wtedy i co brałaś, jak to wyglądało? Um, no ogólnie y, ja od 10 lat mam stany depresyjne, epizody depresyjne, cały czas myśli samobójcze. Miałam lęki społeczne i po prostu jak wzięłam, y, pierwszy to był chyba Zapam, to nie wiem, po prostu trochę minimalnie euforycznie na mnie zadziałało. Y, jakby te lęki społeczne i lęki mm -hmm. ogólne zniknęły mi totalnie. Yy, więc czułam się normalnie. Mm -hmm. Totalnie normalnie i tak sobie myślałam, kurczę. To jest lek na wszystko. Mm -hmm. I zaczęły się ciągi, później yy, weszłam na alprazolam i no, z, tym, z tym miałam najwięcej styczności w sumie. Mm -hmm. Oprócz zioła. Bo mm -hmm. zioło cały czas się przewijało gdzieś tam. Mm. Alkohol, jak u Ciebie było? No na początku, no to było tak sporadycznie, ale jak już piłam, to do upadłego. Mhm. Okej, okay. a jakbyś na przykład, bo mówisz o tych swoich problemach, czy miałaś je konsultowane z lekarzem, przepisane tak, rzeczy, tak. które przyjmowałaś? Mhm. No leczę się w sumie od 2019 roku, bo wcześniej jakby nikt z mojej rodziny nie zauważył problemu, mhm. że leżę w łóżku i nawet nie chodzę do łazienki za bardzo. No, i dopiero jakoś, właśnie, jak miałam 19 lat, to stwierdzili, kurczę, coś jest nie tak, zabrali mhm. mnie do lekarza. No i tam od tamtego czasu leczę się psychiatrycznie i chodzę na terapię, ale za dużo nie daję. Mhm, ale zobacz. Czyli miałeś przepisane leki, a jak w takiej sytuacji to benzo, które tak przyjmowałeś poza przepisaniem lekarza, no, oceniasz wpływ na siebie tego? I... To znaczy. Ja nie widziałam zbytniej różnicy, oprócz w sensie po lekach psychiatrycznych, oprócz tego, że po prostu wstawałam z łóżka. Mhm. Czyli jakbyś miała źle dobraną terapię albo niedziałające leki dla ciebie? E, to znaczy miałam jedną z silniejszych w ogóle mieszanek leków psychiatrycznych, ale i tak nie czułam się dobrze z tym, nie? bo mhm. to też zależy od tego terapii, tak, a mhm. ja bardzo ciężko mi było dobrać terapeutę pod siebie, mhm. bo to najważniejsze w sumie. No to prawda, akurat połączenie z terapią i jeszcze mieć zaufanie do terapeuty, mhm. to jest chyba kluczowe w takich sytuacjach. Ja tak, jeszcze wtedy nie miałam terapeuty, która w ogóle nie widziała, że ja ci Okej. Okay. Bo wstydziłam się po prostu przed nią, przyznać. Tak? Mhm. Tutaj w monarze jest o tyle łatwiej, że też terapeuci rozumieją zależność substancji tak. i chorób, nie? Mhm. Więc ta, ta różnica jest spora. A jakbyś oceniła swoje te doświadczenia z substancjami, co było najgorsze. Czego najbardziej żałujesz? Najbardziej żałuję spróbowania opioidów. Mhm. Do tej pory jakby no największe głody mam na opiaty, ale ogólnie właśnie najgorsze było to, że nie wiem, najbardziej w sumie udziałam się na właśnie leki, leki narkotyczne i po prostu zdobywanie tego było bardzo trudne. Mhm. Y no i po prostu ja byłam w ciągach, więc jak tylko jakby kończyły mi się zapasy, to y, miałam zespół odstawienny, wtedy po prostu płakałam. Jeździłam po przychodniach, jakiś, próbowałam jakieś re recepty w ogóle y, znikąd wytrzasnąć i to było jedno wielkie zamieszanie, przestawałam wtedy chodzić do mhm. pracy, bo musiałam zdobyć y, coś do spożycia i to było jedno wielkie zamieszanie, po prostu mhm. masakra. A mhm. kiedy brałam, to już było spokojnie. Było okej. Okay. I mhm. tak w kółko. A ile czasu to trwało? E, szczerze, nie za długo, bo w porę, nie wiem, moi rodzice zaczęli mnie kontrolować z tym. E, nie wiem, ze dwa lata. Więc mhm. naprawdę króciutko, ale jestem im wdzięczna za to, że tak szybko wyłapali, bo tak naprawdę oprócz zmiany w psychice, to jakichś takich strat, nie wiem, materialnych czy coś. W sensie, no, dużo pieniędzy na to... E, przepierdalałam, ale, ale nie, nie jest aż tak źle, jak mogłoby być. Mm -hmm. A jak oni zareagowali, jak się domyślili? Jak to w ogóle było? Mm, szczerze to ja po prostu na ci pana y, powiedziałam mamie, że mam problem z uzależnieniem. W sensie nie myślałam wtedy, że jestem uzależniona, tylko że mam problem z tymi substancjami w ogóle, ale nie umiałam tego nazwać i nie chciałam się przyznać do tego, że jestem uzależniona. Mm -hmm. jak, jak zareagowali? Nie wiem, po prostu byli przestraszeni, ale podejrzewali. Mm -hmm. No myślę, że wiesz co, to jest też duża w sumie odwaga może, że się przyznałaś. Może wiesz, taki instynkt obronny w pewien sposób, że po, poszukałaś jakby pomocy u swoich bliskich, bo dużo osób bardzo długo to wypiera, mm -hmm. ukrywa i nigdy nie o tym nie powie. A rodzina, nawet jeżeli się domyśla, też nie ma jakiejś takiej odwagi to sprawdzić. I jak w ogóle wyglądało potem twoje życie? Jakim powiedziałeś? No to było jeżdżenie od psychiatryka do psychiatryka na detoksy, na jakieś odwyki mhm. i dosłownie za każdym razem sobie mówiłam dobra dla rodziny, będzie dobrze. Ale po jakimś czasie tego detoksu już wiedziałam, że dobra, wyjdę, zaśpam. I tak się działo. A jak wygląda taki detoks? Yy, to znaczy ja, no głównie, bo nawet jak byłam na opiatek, to i tak schodziłam na benzo, bo też to zawsze było połączone. Yy, no po prostu yy, na no, diazepamie się schodzi mm -hmm. w szpitalu tak około miesiąc, trochę więcej. Mm -hmm. Ale to się jest tam w szpitalu cały mm -hmm. czas? Tak. To... Bez możliwości przepustki. Okej. Okay. A w ogóle można wyjść z tego, zezgnować samemu, czy? Można. Można. Ale wytrwałaś zawsze do końca. Tak. Tylko, że zawsze z myślą, że jak wyjdziesz, to ten. No, przeważnie tak. Oprócz tego ostatniego detoksu, bo tak naprawdę. No, przydawkowywałam dużo razy, mhm. ale to ostatnie skończyło się śpiączką. No, i jak się obudziłam, no to byłam strasznie zła, że w ogóle się obudziłam, bo miałam się nie obudzić, ale później stwierdziłam, że kurczę, może warto coś zmienić, tak na serio podejść do tego wszystkiego, że może to jest taka właśnie nowa szansa dla mnie, nowy start, bo też jakby po śpiączce, jakby moje stany depresyjne tak trochę ustały, w sensie totalnie czułam się zdrowa, jeżeli chodzi. Właśnie o depresję. No i powiedziałam mamie, że dobra, musimy coś z tym zrobić. Mama zawsze mnie bardzo wspierała w tym. Mhm. A z tą śpiączką to mówiłaś, że przedawkowywałaś. Mhm. Jakie wyglądały te przedawkowania? Dlaczego one były? Jak często się zdarzały? No po prostu, no jak się miesza opiaty i benzo, to jest depresja oddechowa. Mhm. Po prostu się przestaje oddychać. Mhm. Dusim, dusi, dusiłam się i no, nie wiem, zazwyczaj to wyglądało tak, że po prostu y, ktoś zebrał pogotowie, y, dawali mi antidotum na opiaty, bo mhm. jest coś takiego hamujące działają, y, działanie opiatów. No i będę zostawała, więc jeszcze byłam hehehe. Y, no i zabierali mnie do szpitala zazwyczaj po prostu na nockę. Tam mhm. sobie spałam i wracałam. A ta śpiączka? A ta śpiączka, no właśnie, byłam wtedy u koleżanki, która. Nie ogarniała do końca, że się duszę. Jeszcze zakrztusiłam się w dodatku swoją śliną, więc mhm. e, miałam ją w płucach i jakby dostałam jeszcze zapalenia płuca obustronnego. E, no to ona w końcu zauważyła, że kurczę, ja się duszę, więc wezwała e, e, pogotowie. Razem z pogotowiem oczywiście zawsze jest policja przy, przy mhm. dawkowywaniu. Robią przeszukanie, tam znaleźli dużo rzeczy w ogóle u mnie. E, no i zabrali mnie. No i co? Pod respirator. Mm -hmm. Później jeszcze w ogóle dowiedziałam się z, z wypisu, że oni mnie budzili, ale takiego skręta miałam i też się zaczęłam dusić, że znowu mnie uśpili. Mm -hmm. A ile czasu to trwało? Siedem dni. Siedem dni śpiączki? Myślisz, że Twoja rodzina no, pewnie się martwi, czy się wybudzisz, mm -hmm. czy nie? Bo siedem dni to jest długo. Bardzo długo. W tym przypadku. A czemu powiedziałeś, że nie chciałaś się wybudzić? No, ja od tych dziesięciu lat mam myśli samobójcze codziennie. Yy. Mhm. No po prostu. Zawsze byłam, zawsze, za każdym razem, jak mnie budzili, to byłam jak. Kurde. Trzy minuty w tą. Nie. Za, za wcześnie mnie obudzili. A ty. Bo, bo ja nie wiem. Czy śpiączka to jest trochę jak sen, tak jakby w sensie, że nie ma nic w ciągu tych siedmiu dni, tak jakbyś zasnęła i się obudziła? Czy jak wygląda Nie, to śpiączka? jest w ogóle śmieszne, co, no. co ja miałam w głowie, bo cały. W sensie nie wiem, jak długo trwał ten mój sen mm. na przestrzeni tego czasu, ale właśnie śniło mi się, że jeździłam od szpitala. W sensie, jakby byłam w szpitalu, później pojawiłam się w innym szpitalu i tak w kółko, w kółko, w kółko i za każdym razem przeprowadzali na mnie jakieś takie dziwne badania. To było wszystko takie psychodeliczne mhm. y i po prostu byłam strasznie zmęczona za każdym razem, jak to się po prostu odstwarzało, co oni ze mną robili, nie wiadomo, nie wiem, to było straszne. W sensie bardzo męczące mhm. w ten sposób. Mhm. Ale y miałaś jedną śpiączkę? Tak. Jedną, okej. Okay. I w ogóle, wiesz co, dla mnie, to jest pytam o to tak, bo to jest fascynujący temat. Bo w sumie nie rozmawiałem nigdy ze sobą, która coś takiego przeżyła. Yy, mówisz, że tam pewien jest jakby forma snu? Trochę takiego. No, ja przynajmniej tak miałam. No. To jest dla mnie fascynująca <laughs> sprawa w ogóle, je, 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 jak to się dzieje. No ale dobra. Wybudziłaś się z tego i rozumiem, że to był wtedy ten przełomowy moment. Te, że... W sensie, no, na początku to w ogóle ja sobie wkręciłam, że ostatnie, co pamiętam, to jak kładę się spać, bo następnego mam, yy, następnego dnia mam na siódmą do pracy. Więc jak tylko się obudziłam, to spojrzałam na pigułę i powiedziałam, że ja nie mogę już tu być, bo ja mam na siódmą do pracy. Ona no, mi to. powiedziała, ale jest jedenasta, ja, no mam przejebane, dlatego muszę <laughs> już wyjść podłączona pod te wszystkie kable. Dopiero później ogarnęłam, że yy, serio się obudziłam ze śpiączki, jestem w szpitalu, to wtedy byłam zła strasznie, okrzyczałam pigułę i... Byłam też zła, że w ogóle się obudziłam. Mhm. A dlaczego zdecydowałaś się na tą terapię tutaj? Wcześniej byłam na takiej krótkoterminowej w Otwocku. No, no to znaczy, no moim zdaniem, no dobrze, dużo teorii tam się nauczyłam i tak dalej. Ale tam nie było w ogóle praktyki. Mogłam sobie pisać mhm. te prace i nic z nich nie wyciągać, bo to było za krótko, po prostu. Ja tutaj jest też, tak powiedzmy, wiedza praktyczna, bo mhm. uczymy się normalnie funkcjonować w społeczeństwie, bo no jak byłam na to ja sobie tylko leżałam, tak naprawdę. Czasem chodziłam do pracy, bo bardzo często mnie nie było, bo albo sobie ogarniałam coś, albo byłam w jakimś ciągu opioidowym, albo yy, byłam na yy, zespole odstawiennym i mhm. nie wstawałam z łóżka. Mhm. Jak byś oceniła w ogóle? substancje, w... te, które przyjmowałaś, bo na razie słyszałem o benzopioidach, alkoholu, marihuanie. Czy było coś jeszcze? Mhm, <sum> no był mefedron, były grzyby, benzydamina. <sum> 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 Ale to było tak sporadycznie, czy? Benzydaminę brałam dłużej, bo lubiłam to po prostu te wizje, mm, mm. pożar na żywo, mi się podobał, mm -hmm. chociaż to bardzo niezdrowe. Właśnie wszystko jest niezdrowe w hmm. sumie. A Mefedon? Yy, to była yy, jednorazowa w sumie sytuacja, tylko że to było no, dwa, dwie doby pod rząd mm -hmm. w ciągu. Okej. Okay. Wiesz to jest o tyle ciekawe, że bardzo dużo rozmów, które prowadzę tutaj w Monarze, to jest dlatego, że po prostu, bo ja nigdy nie wiem właśnie, co dane osoby przyjmują, które się zgłaszają, że są chętne na rozmowę. No i bardzo często właśnie ten mefedon jest tutaj. Bardzo często pojawia się w rozmowach. Więc dla mnie jest bardzo fascynujące to, że właśnie u ciebie były te inne substancje, szczególnie te benzo i to, jak to wszystko wyglądało, bo często ludziom to się kojarzy, że wiesz, to są leki, leki przypisane na recepty, więc skoro to są leki, to są znacznie bezpieczniejsze. I Moje pytanie jest trochę do Ciebie takie: jakbyś mogła więcej powiedzieć o, nie wiem, szkodach, które wyczułaś na przykład z używania tego, jeżeli takie były? Ogromne, ogromne dziury w pamięci. Ja mam teraz pamięć jak złota rybka. Mm -hmm. y nie wiem, też po prostu, jak się weźmie za dużo benzo, to po prostu się odcinasz, robisz rzeczy, no po mm -hmm. prostu blackout. Mm -hmm. Jak po alkoholu, jak się za dużo wypije. Mm -hmm. y to jest dokładnie tak samo. No to, że nie wiem, na przykład zataczałam się strasznie. Nikt mi, po prostu byłam w swoim świecie, ciężko mhm. mi było zrozumieć. Plus zachowywałam się jak zombie. Byłam chodzącym zombie bez uczuć, bez emocji, ledwo coś chodziłam. Mhm. No i lęki. To przede wszystkim, że Wtedy jesteśmy wyciszeni po benzo. Totalnie nie czujemy strachu, mhm. więc możemy zrobić wszystko. Mhm. Czyli też jakby bardziej ryzykowne zachowania, mhm, których tak. na się nie zrobiło. Mhm. To rozumiem w pełni. A Twoje jakby życie towarzyskie? Miałaś znajomych, nie miałaś, oni wiedzieli. Jak w ogóle funkcjonowałaś wtedy? E no, po zerwaniu z tym chłopakiem um, miałam jedną przyjaciółkę, z którą działam cały czas. Jedną przyjaciółkę, która była trzeźwa praktycznie cały czas. E, no i ta trzeźwa jakby widziała to, że jestem cały czas pana, przy niej mhm. wszystko brałam i tak dalej. E, martwiła się, ale jakby no jakby bardziej trzymała kontakt z moją mamą, że mówiła i co robię i tak dalej. Mhm. Więc z tej strony działała. A poza tym raczej nie miałam jakichś takich bliższych relacji. Wtedy właśnie uciekałam w jakieś, nie wiem, relacje z ludźmi z Tindera na jedną noc. Mhm. Żeby się dowartościować trochę. Mhm. Jest to jakiś sposób na, na, na znalezienie bliskości na chwilę, mhm. na pewno. Więc to tak działa. No. Ale zobacz, jest tak, że Wspomniałaś też o tych opioidach i że ich żałujesz najbardziej. Jak dużo używałaś, jak to wyglądało i dlaczego tak żałujesz? No, ja głównie. No nigdy nie dawałam po kablach. Mhm. Zawsze to były leki po prostu. Jakiś tramal, Oksykodon. I po prostu. No, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale czułam się najlepiej na świecie po nich. Po prostu. Jak orgazm. Naprawdę mhm. to było coś niesamowitego i po prostu wolałabym nie czuć tego nigdy, mhm. żeby już nie kusiło po prostu. Mhm. Bo co największy problem było później, że to wspomnienie tego było mhm. tak mhm. intensywne, że robiłaś wszystko, żeby powtórzyć? Tak. Mhm. Plus drogie są oksy, mhm. bardzo dużo pieniędzy na to szło. Mhm. A jak w ogóle, ile czasu to trwało? Szczerze, to aż tak dokładnie nie wiem, bo dziury w pamięci naprawdę nie, mhm. nie mam pojęcia. Mhm. Ale pamiętasz, czy po pierwszym razie już od razu wiedziałaś, że chcesz kolejny? Tak. Od razu, momentalnie. Mhm. Kiedy miałaś moment, że poczułaś, że to jest problem? To znaczy, jeżeli chodzi o opiaty, to nigdy nie poczułam takiego, mhm. y, takiego czegoś to raczej właśnie już rodzice mnie wodzili po tych wszystkich detoksach i tak dalej. To jest fascynujące, bo w momencie, kiedy tak ciebie słucham i mówisz na przykład o właśnie no, myślach samobójczych, więc ja się domyślam, że ogólnie był bardzo niski ten poziom i nagle masz tutaj coś takiego, co ci w bardzo łatwy sposób, po prostu mhm. przyjęciem daje bardzo wysoki stan, to domyślam się, jak to mogło działać na ciebie i, i skąd to się brało. A w ogóle jak... Tutaj, jak, jak długo już jesteś? Szczerze, to bardzo króciutko, bo jakieś trzy tygodnie. Trzy tygodnie. Jak te trzy tygodnie pierwsze oceniasz? Na początku było. W yy, porządku, bo totalnie nic nie czułam, byłam wyprawna z emocji, a teraz już jest coraz gorzej. W mm -hmm. sensie z moją psychiką, bo ogólnie tutaj, jeżeli chodzi o ludzi, o to, co robimy, to jest super. Ale jeżeli chodzi o moją głowę, to jest masakra i znowu. No, mam, wróciły mi myśli samobójcze, już to kminiam bardziej. Mm -hmm. mm. A pracujesz z terapeutką na tym? No tak, ale teraz na ten moment tak naprawdę nie ma co, co robić, bo teraz bo inaczej. Jak wybudziłam się ze szpiączki, to nie podawali mi żadnych leków psychiatrycznych, mm -hmm. a do tej pory je brałam. I teraz po prostu próbujemy na nowo coś wgryźć się w jakąś lekoterapię. Mm -hmm. Więc na razie nie ma za bardzo, co robić, bo muszę się na początku ustatkować z lekami, zobaczyć, jak one na mnie działają. Jeszcze za wcześnie jestem w terapii, żeby poruszać jakieś głębsze rzeczy z przeszłości i tak dalej, co we mnie siedzi, więc jestem w takim martwym punkcie póki co. Mm -hmm. No tak. Ale zobacz, przed Tobą perspektywa jeszcze 11 miesięcy. I jak na to patrzysz w tym momencie? Staram się o tym nie myśleć, bo to bardzo długo już, jak wcześniej mówiłam innym, że no jadę na rok do Monaru, to wszyscy, o Boże, to będzie jak więzienie, jeszcze rok, Boże. A ja właśnie starałam się o tym nie myśleć, że to będzie aż rok, no bo to jednak duży okres mm -hmm. czasu. Tylko po prostu tak jak się nauczyłam na NA, że... Dzisiaj będę trzeźwa, tak samo dzisiaj przetrwam dzień w monarze i tak codziennie, aż się skończę. Czy tak z chwili na chwilę, tak. z dnia na dzień? To jest bardzo ważne w uzależnieniu, żeby właśnie mhm. nie mówić sobie y, do końca życia muszę być trzeźwy, bo to mhm. jest przerażająca wizja, tylko dzisiaj będę trzeźwy. Dzisiaj mhm. spróbuję być trzeźwy i dzisiaj. A co będzie jutro, nie wiem. A to ciekawe. Wiesz, ja miałam kiedyś tak, że jedna osoba mi powiedziała: tak, która tu chodziła o papierosów, ale to można dać na każdą substancję, żeby sobie powtarzać, y, na przykład, Jestem osobą niebiorącą, czyli teraz jestem. Chodzi mm -hmm. o ten moment, nie muszę się zastanawiać, czy za tydzień, za rok, za dziesięć, bo to jest zbyt odległa perspektywa, więc rozumiem mm -hmm. to, to, co yes, mówisz. Więc to, rzeczywiście to, to jest podejście, które myślę, że wielu osobom może pomóc, szczególnie w sytuacji, jeżeli ktoś no, korzystał przed wiele lat, przeraża go tak długi czas i ja mówię, ja nawet sam po sobie wiesz, rok czasu to jest strasznie długo, strasznie. Tyle się może wydarzyć. Więc rzeczywiście taka krótsza perspektywa jest super. A co cię tak jakby motywuje, żeby tu być? Myślę, że najbardziej rodzice po prostu nie chcę ich zawieść po raz kolejny, bo do tej pory to co chwila mieli jakieś problemy ze mną. I mhm. no, jestem pewna, że ich psycha też ucierpiała na tym. Mój brat? Też chciałabym mu pokazać, że właśnie y, droga w używki to najgorsza z możliwych opcji, a już tam trochę próbuje rzeczy, Także chcę, mhm. jakby, no jestem dobrym przykładem, żeby y, dlaczego tego nie robić. Chociażby przez śpiączkę, on jest właśnie bardziej taki, że chce żyć, więc mhm. Mhm. No, i, no i z jednej strony chcę się zabić, z drugiej strony chciałabym spróbować żyć normalnie, ale właśnie nie wiem, na ile to będzie możliwe. Mhm. Ale mam nadzieję, że się uda, bo też mam bordera, także ja szukam wrażeń ogólnie podświadomie i właśnie boję się wszystkiego, ale myślę, że do, do wyrobienia wszystko na terapii. Mhm. Zastanawia mnie jedna rzecz. Czy jest tak trochę, że. Może inaczej. Jak oceniasz swoje relacje z innymi ludźmi tak w ogóle przez całe życie? W sensie nawet w młodości. Miałaś grono znajomych, czy raczej tak nie było tej bliskości? Której... Czy nie szukałaś bliskości? W ogóle? Nie szukałam. Nie szukałaś. To znaczy inaczej. Jeżeli chodzi o znajomych, to totalnie nie, ale jako, że jestem borderem, to bardzo szukam związków, mhm. właściwie tylko po to, żeby to były naprawdę losowe osoby. Wystarczyły, że okazałem jakiekolwiek zainteresowanie też byłam okej, okay, będziemy razem. Mhm. Bo potrzebowałam tego: słuchać, mhm. że jestem ładna, że jestem fajna. Że mnie kochają, no to, co się działo jakby po mojej stronie, to mhm. trochę inna opcja, ale po prostu potrzebowałam się dowartościowywać. I też bardzo szybko nie wiem, zrywałam, i wchodziłam w nowy związek. Jakby mhm. przepaść między tymi była bardzo malutka. Mhm. Między związkami. Ja w pełni rozumiem, bo wiesz potrzeba bliskości, posiadania ukochanej osoby jest jedną z najważniejszych, które ma, ma człowiek. I to jest trochę tak, że. Gdzieś ja bardzo mocno trzymam kciuki, żebyś będąc tutaj, żebyś pokochała siebie, bo naprawdę jak pokochasz siebie wewnętrznie, to sama otworzy przestrzeń na to, że znajdą się inne osoby, które będą cię kochać, to będzie super wtedy i powiem szczerze, że bardzo ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę, cieszę się, że się podzieliłaś swoją historią, no i bardzo mocno trzymam kciuki... I nie powiem tym razem, że za te 11, tylko za dzisiaj i za jutro, a za kolejne dni dasz radę sama. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję. Dzięki wielkie, że oglądaliście do końca. Napiszcie proszę coś miłego w komentarzu. No i trzymajcie kciuki. Cześć.